Małgorzata Rozenek zadebiutuje w Dzień Dobry TVN. Marcin Prokop byłby skłonny dla niej zmienić duet? Ja go się bardzo lubię. Od dłuższego czasu w mediach nieoficjalnie pojawiają się informacje o debiucie Małgorzaty Rozenek-Majdan w roli prowadzącej Dzień Dobry TVN. Spekuluje się także, kto mógłby prowadzić śniadaniówkę u jej boku. Marcin Prokop zdradził, co sądzi o Gosi Rozenek w roli gospodyni DDTVN. Nie ukrywa, że sam chętnie wystąpiłby z nią w duecie. Małgorzata Rozenek niedawno obchodziła 10. rocznicę swojego debiutu telewizyjnego. Dekadę temu na antenie TVN można było oglądać program poradnikowy Perfekcyjna Pani Domu. Chociaż Rozenek nie miała wówczas żadnego doświadczenia w pracy przed kamerą. Poradziła sobie. Pojawiała się w wielu produkcjach stacji TVN i TVN Style. Nigdy nie ukrywała jednak, że jednym z jej największych telewizyjnych marzeń było prowadzenie Dzień Dobry TVN. Bardzo chciałabym poprowadzić Dzień Dobry TVN, wyznała szczerze w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego kilka miesięcy temu. Mówię poważnie. Powiem ci więcej, chodzę wokół Edwarda z tym tematem od samego początku swojej pracy, dodała. Od kilku tygodni nieoficjalnie mówi się, że marzenie Małgorzaty Rozenek ma się ziścić i to już niedługo. Nie ustają także spekulacje, kto miałby partnerować celebrytce debiutującej na antenie śniadaniówki. W mediach pojawiały się doniesienia, że zaawansowane rozmowy na temat prowadzenia Dzień Dobry TVN prowadzi dziennikarz i były reporter Faktów Krzysztof Skurzyński. Marcin Prokop zapowiada debiut Małgorzaty Rozenek w Dzień Dobry TVN. Przy okazji wizyty na Top of the Top Sopot Festival reporter serwisu pudelek.pl podpytał Marcina Prokopa o zmiany, jakie szykują się w Dzień Dobry TVN. Gospodarz śniadaniówki nie zaprzeczył, że niebawem do zespołu dołączy Małgorzata Rozenek. Przy okazji zdradził, kto według niego najlepiej pasowałby do niej w Dzień Dobry TVN. Ja myślę, że dobrym partnerem dla Gosi, gdybym ja miał wybierać z tej palety, która jest do dyspozycji, byłby Krzysiek Skurzyński. To jest bardzo doświadczony dziennikarz, który pracował w trochę innych okolicznościach przyrody. Myślę, że stanowiłby dla Gosi świetną przeciwwagę. Ona kobieta, która jest tygrysicą show biznesu, a on taki bardzo konkretny, merytoryczny. Byliby jak Yin i Yang, jak orzeł i reszka, przewiduje doświadczony prezenter, powiedział Marcin Prokop. Dziennikarz dodał także, że sam chętnie poprowadziłby Dzień Dobry TVN u boku debiutantki. Myślę, że tak. Ja go się bardzo lubię i gdy mamy się okazję gdzieś przeciąć, to jest po prostu fajna babka. Można ją lubić albo nie, jej wizerunek może się podobać albo nie, ale nie wiem.
Jak to zabrzmi w kontekście kobiety, ona naprawdę ma jaja, zachwalał Małgorzatę Rozenek Marcin Prokop. Myślicie, że stworzyłby z nią lepszy duet niż z Dorotą Wellman?